ruszyła kolejna 24. edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet. Centrum Ratownictwa Gliwice już po raz 24. organizuje kurs samoobrony dla gliwiczanek. Podczas każdej edycji na panie czeka 150 miejsc. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, są dwugodzinne i trwają przez niecałe dwa miesiące. Podczas kursu mieszkanki Gliwic nauczą się stosowania podstawowych technik samoobrony oraz innych zachowań przydatnych w sytuacjach zagrożenia. Spotkania z paniami na temat właśnie różnych zagrożeń, porozmawiania na temat ataku przeciwnika, jak się zachować, co zrobić, gdzie dzwonić. Staramy się, żeby kobiety wykorzystały i powiedzmy kosmetyki i to, co mają w torebce, ale generalnie też ma być to zabawa dla tych pań. Ćwiczenia są prowadzone przez profesjonalną kadrę instruktorską. Dokładamy wszelkich starań, aby formuła była każdorazowo dostosowana do potrzeb i możliwości uczestniczek. Zaczyna się od rozgrzewki, później jest jakaś forma ćwiczeń siłowych, no i właściwe te techniki. Atakujemy tylko te partie mięśniowe i te miejsca, gdzie faktycznie możemy wyrządzić przeciwnikowi szkodę. My się bronimy, my jesteśmy w zagrożeniu, widzimy szybkie uderzenia na twarz, w nos, w oczy. Szybkie uderzenie na krocze, kopnięcia na stawy kolanowe, szybkie przełamania, szybkie podcięcia. Panie, które tu przychodzą, zresztą tak jak widać, są w różnym wieku. Jest ten wiek od 15 w górę. Są takie panie, które z nami chodzą, mają po 60 parę lat i cieszą się z tego powodu, bardzo nas mile wspominają. No jest bardzo ciężko, trenerzy są bardzo wymagający, także polecam, jak ktoś ma ochotę powalczyć i się trochę spocić. Każda z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, co, gdzie, w którym momencie nas może spotkać, a myślę, że te zajęcia, chociaż to jest odrobinka tego, co można zrobić w obronie własnej, pomoże nam gdzieś kiedyś. Można się poruszać i trochę obronić. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba na przyszłość. Bardzo fajne, bardzo pożyteczne zajęcia. Super. Przede wszystkim przełamać te pierwsze lody, bo tak naprawdę to uderzenie i ta szybka reakcja jest najważniejsza. Kurs zorganizowano w ramach programu Bezpieczne Gliwice i jest w całości finansowany ze środków budżetu miejskiego.